Jakowo zacząć od sprawy księdza Jerzego. Ja do tej historii z Komorowskim i z innymi wrócę jeszcze, jak Państwo pozwolicie. Natomiast ksiądz Jerzy to jest temat absolutnie wyjątkowy. Nie chodzi o to, by przekonywać Państwa, że ta zbrodnia wyglądała zupełnie inaczej, bo przecież wyglądała zupełnie inaczej. Nie wiem, co Państwo wiecie na temat tej sprawy, najgłośniejszej, zarazem najbardziej tajemniczej zbrodni PRL. Być może niektórzy z Państwa wiedzą to, że ksiądz Jerzy zginął 19 października, że zabili go 4 oficerowie Służby Bezpieczeństwa, 3 na miejscu, 4 nimi kierował, że ksiądz Jerzy jest męczennikiem naszych czasów. To ostatnie jest oczywiście prawdą, to wcześniejsze niezupełnie prawdą, bo ksiądz Jerzy zginął w innym czasie, w innych okolicznościach. Jego męczeństwo było wielokrotnie większe niż nam się mówi. Prawdy o tej zbrodni nie poznaliśmy do dziś. Nie poznaliśmy na przykład wątku rosyjskiego, udziału Rosjan w tej sprawie. Nie poznaliśmy wielu, wielu innych aspektów. Ale chciałbym w tym miejscu opowiedzieć Państwu o tym, co się wydarzyło na kanwie tej zbrodni. Prokurator Andrzej Witkowski, z którym mam zaszczyt się przyjaźnić, jest bardzo bliski udowodnienia, jak to było naprawdę. Musi jednakowoż otrzymać swoje śledztwo do dokończenia, a to jest bardzo trudne. Dlaczego trudne, to powiem o tym za chwilkę. Działa tutaj bardzo wiele sił, by do tego nie dopuścić, z bardzo różnych stron. Andrzej Witkowski mówi, że 6 miesięcy i pokaże Polakom prawdę, pokaże Polakom udział rosyjski w tej zbrodni. On chciał widzieć na obie oskarżonych Kiszczaka i Jaruzelskiego. Chciał postawić wiele, wiele innych w tej sprawie na ławie oskarżonych. Dotąd się to nie udało, ale myślę, że dziś jesteśmy tego bliscy. Tak może bliscy jak nigdy dotąd. Co jednakowoż chciałbym Państwu w tym miejscu powiedzieć szczególnie o tej sprawie. Otóż byłem kilka lat temu w Ostrołęce na takim spotkaniu z maturzystami, którzy zostali spędzeni do kina. Zmuszono ich do tego, by przyszli. No, przyszli, lepsze to niż klasówka. Ale na drugą godzinę, gdy już być nie musieli, rozmawialiśmy już tak swobodnie, bo oni już zostali z własnej woli. Połowa wyszła, połowa została. Te 200 osób, była bardzo miła rozmowa. Jednakowoż w pewnym momencie taki młody człowiek mówi, no mówi pan tutaj ciekawe rzeczy, ale tak naprawdę to jest tylko ciekawostka, bo to jest historia, było, minęło. To jest dla nas tak istotne jak woje Mieszka I. Dziś nie ma to wpływu na nasze życie, no bo jaki wpływ ma ta sprawa? Ja przekonywałem tego młodego człowieka, że ta sprawa ma wpływ na nasze życie, na to, co tu i teraz, bo nie jest historią, tylko jest czymś, co wciąż trwa. Spróbuję Państwa przekonać, że ta sprawa nie jest historią, tylko jest czymś, co wciąż trwa. 30 października 1984 roku ogłoszono o wydobyciu z nurtu Wisły księdza Jerzego Popiełuszki, z ciała księdza Jerzego Popiełuszki, oficjalnie ogłoszono, bo tak naprawdę te zwłoki wydobyto 4 dni wcześniej, to była wielka mistyfikacja, jak będzie Państwa wola, to opowiem o tym szerzej. Natomiast tego dnia ogłoszono, że ksiądz Jerzy został odnaleziony. I tego dnia Mazowiecki i Geremek, wielkie autorytety III RP, za pośrednictwem Mieczysława Rakowskiego, spotykają się z generałem Kiszczakiem i Wojciechem Jaruzelskim, siadają do stołu i przeprowadzają 5-godzinną rozmowę. To jest rozmowa w duchu rozmowy Bogusława Radziwiłła z Andrzejem Kmicicem. Polska to wielkie czerwone sukno, trzeba rwać, żeby jak najwięcej w rękach nam zostało. Skąd my wiemy, że taka rozmowa była i skąd my wiemy, że taki miała przebieg? Otóż Andrzej Witkowski dotarł do zapisu tej rozmowy, bo generał Czesław Kiszczak nagrywał wszystkich i zawsze w tym momencie można by powiedzieć, że w jakiejś mierze poprzez to nagranie, poprzez to, że udało się do tego nagrania dotrzeć, nie zostało zniszczone, w jakiejś mierze oskarżył samego siebie. Zapis tego nagrania jest w utajnionym śledztwie prokuratora Witkowskiego dotyczącego tej sprawy. W ciągu tych 5 godzin rozmów padały właśnie takie słowa, że zostawiamy tę sprawę, nigdy nie będziemy wyjaśniać sprawy księdza Jerzego Popiełuszki, żeby pan Kiszczak i pan Jaruzelski się nie martwili, idźmy do przodu, dzielmy tą Polskę między siebie. Nie padały takie słowa wprost, to była okrągła rozmowa, to były okrągłe słowa, okrągłe zdania. Ale to wynikało z tej rozmowy. Zostawiamy pewne sprawy, nie będziemy do nich wracać, także do tej zbrodni. To już za nami, teraz idźmy dalej, razem, ramię w ramię. Polacy nigdy się nie dowiedzieli o tej rozmowie, o innych rozmowach, które miały miejsce w następnych latach, roku 85, 6, 7. Dowiedzieli się tylko o Magdalence, o okrągłym stole. Nie dowiedzieli się, że tak naprawdę bardzo wiele rzeczy z tego, co istotne, a może nawet najistotniejsze, ustalono na długo przed okrągłym stołem. A zaczęło się to od śmierci księdza Popiełuszki, można by rzec od tego dnia, gdy ksiądz Jerzy został oficjalnie ogłoszony o jego wydobyciu z nurtu Wisły.
Jego rzekomi przyjaciele, bo Mazowiecki i Geremek mówili, że byli przyjaciółmi księdza Jerzego, z tymi, którzy wydali wyrok śmierci na niego, z Kiszczakiem Jaruzelskim, usiedli do stołu i dzielili między siebie Polskę. Skąd my wiemy o tym, że Kiszczak z Jaruzelskim wydali na niego wyrok śmierci? Andrzej Witkowski zdobył na to niepodważalne dowody. To jest prokurator, który oskarżał w 300 sprawach o zbrodnie. Wszystkie 300 wygrał, nigdy nie poniósł procesowej porażki. Jest tylko jedna sprawa, która nie pozwolą mu dokończyć. Właśnie ta sprawa. Tu muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli mówię, że Andrzej Witkowski, to tak naprawdę mam na myśli 12 osób, bo on kierował 11-osobowym zespołem śledczym, w skład którego wchodziło kilku prokuratorów, kilku biegłych, którzy robili kwerendę akt archiwalnych i kilku policjantów. To był zespół profesjonalistów. Ich nie interesowała polityka. Oni podchodzili do tego zabójstwa, do tej najgłośniejszej i zarazem najbardziej tajemniczej zbrodni PRL, jak po prostu do zbrodni. Patrzyli, czy pewne sprawy, to co ustalono w procesie toruńskim się zgadza, co się nie zgadza. Po prostu podchodzili do tego fachowo, profesjonalnie, na zimno. I od początku nic im się w tej sprawie nie zgadzało z tym, co orzeczono w procesie toruńskim. Więc ten zespół fachowców odkrył, że na miejscu zbrodni byli oficerowie Wojskowej Służby Wewnętrznej w liczbie 6. Poznano ich nazwiska. Grupa Witkowskiego przesłuchała tych ludzi, oni byli z Bydgoszczy. 3 z tych osób zadeklarowały, a był to rok 91, że powiedzą prawdę o tej zbrodni, ale mówią do Witkowskiego i do jego kolegów prokuratorów, jeden z tych ludzi powiedział takie słowa: czy pan wie, na co pan się porywa? Czy pan, ktoś za panem stoi? Czy nie jest pan sam? Witkowski powiedział: oczywiście, stoi za mnie majestat Rzeczpospolitej. Ten człowiek tylko się roześmiał. Pan nie wie, o czym pan mówi. Niech pan nam pokaże, że ktoś za panem stoi. Witkowski pojechał do swoich przełożonych, do ministra sprawiedliwości, pana profesora Chrzanowskiego, jego zastępcy Stanisława Iwanickiego, i rzeczywiście państwo polskie pomogło. Tydzień po tym spotkaniu Witkowski już był odsunięty od tego śledztwa. Minęło 13 lat, nic się w tej sprawie nie działo, przepraszam, minęło 10 lat, do roku 2001, aż powstał Instytut Pamięci Narodowej. Opinia publiczna domagała się, by prokuratura przywrócić do tego śledztwa. Tak się stało. Na początku odkrył, że wszystkie dokumenty zniszczono, zniszczono dowody. Od początku zaczynał swoje śledztwo, prowadził je 3 lata. W roku 2004 był prawie gotowy iść do sądu. Prawie. Dlaczego prawie? Dlatego, że zaczynał rozumieć, że znowu ktoś będzie mu próbował odebrać to śledztwo. Po czym to widział? Z jego zespołu śledczego zaczęto mu zawierać prokuratorów. Mówiono, nie tylko sprawa księdza Popiełuszki wymaga wyjaśnienia. Niech pan przekaże tego prokuratora do innej sprawy, tamtego jeszcze do innej. I tak mu odbierano jednego po drugim. W efekcie został sam z kierowcą. Potem odebrano kierowcę, został sam i cały czas szedł do przodu. W końcu dociążono go innymi śledztwami, mówiąc: panie prokuratorze, pan się w jakiś sposób zafiksował na tym śledztwie. Tak to mówił do niego naczelnik pionu śledczego IPN, profesor Kulesza, i jego przełożony szef IPN, profesor Kieres. Niech pan zajmie się też innymi śledztwami, nie tylko sprawa księdza Popiełuszki jest ważna. Witkowski więc zajmował się tymi innymi sprawami i jednocześnie sprawą księdza Popiełuszki i cały czas szedł do przodu. Prawie nie spał 20 godzin na dobę i cały czas szedł do przodu. Nie mogli go zatrzymać, więc mu to śledztwo w październiku 2004 roku odebrali po raz drugi. Od tamtej pory akta były przewożone z jednego miejsca na drugie, z Warszawy do Torunia, z Torunia do Katowic i tak sobie krążyły. 32 lata od zbrodni, to śledztwo, nie wiem, czy Państwo wiecie, wciąż trwa. Ono nie zostało formalnie zamknięte. Jeżeli mówię, że trwa, to mam na myśli stan faktyczny, bo nic się w tej sprawie nie dzieje, bo dla mnie przesłuchano ani jednego świadka, nie zbadano ani jednego dokumentu źródłowego. Po prostu śledztwo jest zamrożone, ale nie zostało zamknięte, bo nikt, kto zapozna się z aktami tej sprawy, nie ma odwagi, by z jednej strony to śledztwo zamknąć, bo wie, że kiedyś może za to odpowiedzieć. To nie byłaby odwaga, to by było coś strasznego, gdyby to śledztwo zamknięto, ale każdy, kto się zapozna, nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności zamknięcia tej sprawy, bo przecież widzi, że to jest śledztwo otwarte, które jest bliskie zakończenia, więc nie można go zamykać. A jednocześnie nikt nie ma odwagi, żeby tą sprawę dokończyć puentą, czyli procesem sądowym. Ja pamiętam, jak całkiem niedawno, bo 2 lata temu, Sławomir Cęckiewicz dość tak, bym powiedział, z lekkim dystansem wypowiadał się o śledztwie Witkowskiego. Mówił o tym, że no tu pewne tezy Andrzeja, prokuratora Witkowskiego, trzeba jeszcze spokojnie zbadać, bo nie wszystko się potwierdza. Ja na przykład o pewnych aspektach w ogóle nie słyszałem. Tak się lekko dystansował. Z jaką radością usłyszałem i przeczytałem jego wypowiedzi z października tego roku, gdy już w tej chwili, jako ktoś, kto może z ramienia ważnej postaci IPN zapoznawać się z pewnymi rzeczami, choć jeszcze nie ze wszystkimi, nie z tymi, które są w
pewnych miejscach ulokowane tego śledztwa, między innymi w zbiorze zastrzeżonym, jak mówił z wielkim entuzjazmem. To, co odkrył Witkowski, możecie Państwo znaleźć te wypowiedzi w internecie, to, co odkrył Witkowski, to jest porażające, to jest szokujące. Jestem pod wielkim wrażeniem profesjonalizmu tego człowieka, jego zespołu śledczego. W życiu nie widziałem lepszej roboty. To jest niesamowite, do czego ten zespół doszedł. Możecie Państwo znaleźć te wypowiedzi w internecie z 2016 roku, z października, Sławomira Cęckiewicza, który dwa lata wcześniej lekko się do tego dystansował. Dystansował się, bo nie wiedział w wielu aspektach tej sprawy. Proszę Państwa, o co chodzi w tej sprawie? Nie chodzi o tylko, słowo tylko biorę w cudzysłów, wyjaśnienie wszystkich okoliczności śmierci, zbrodni popełnionej na księdzu Jerzym. Chodzi przede wszystkim o wyjaśnienie tego, co na kanwie tej zbrodni zrobiono, o tym, kto z kim zawierał pakty i układy, jakie były ustalenia. Nie bez przyczyny ksiądz Stanisław Małkowski mówi o tej zbrodni, zbrodnia założycielska III RP. Dlatego, że można by rzec nad tym umęczonym ciałem w przenośni księdza Jerzego, nad umęczonym ciałem, bo przecież te zwłoki były gdzie indziej, ale tego dnia, gdy to ciało wydobyto, ci, którzy mienili się jego przyjaciółmi z tymi, którzy wydali na niego wyrok śmierci, siedzieli przy stole i rozmawiali, dzielili Polskę niczym tort. I dlatego ksiądz Małkowski nazywa tę zbrodnię zbrodnią założycielską III RP i nie jest w tym odosobniony. Innymi słowy, jeżeli będzie nam dane poznać wszystkie aspekty tego śledztwa, to zobaczycie Państwo, na czym powstała III RP, jakie były fundamenty, kto z kim zawierał pakty i układy, ile dokonano zbrodni, ilu nieszczęść. Wspomnę tylko choćby o jednej, jak dwóch milicyjnych płetwonurków przyznało się po 20 latach Witkowskiemu, że wydobywali zwłoki księdza Popiełuszki w innym czasie niż to zeznali w Toruniu, w innym miejscu, w innych okolicznościach. Wszystko było inaczej. Oni się przyznali, bo on zdobył dowody, więc oni nie bardzo mieli wyjście się nie przyznać. W ciągu jednego miesiąca giną w wypadkach jeden po drugim. Ktoś powie przypadek, ale nie ma takich przypadków. W tej historii było więcej takich tak zwanych przypadków, które nie były przypadkami. Proszę Państwa, wiele osób bardzo zabiega, by tę sprawę jak najszybciej przywrócić Witkowskiemu, ale jednocześnie jest straszliwy opór. Ja Państwu powiem, z czego ten opór wynika. Pamiętam, jak w roku 2005 pierwszy raz rozmawiałem na ten temat z Jarosławem Kaczyńskim. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wtedy wybory. Jarosław Kaczyński nie był premierem, premierem był Marcinkiewicz, ale był prezesem. Umówiłem się na spotkanie. Był po lekturze mojej pierwszej książki, Kto naprawdę go zabił, o tajemnicy śmierci księdza Jerzego. Mówi, że przeczytał ją w jedną noc i mówi do mnie tak: panie Wojciechu, ja cenię Witkowskiego, wiem, że to jest bardzo porządny, uczciwy prokurator, ale ludzie, którym ufam, porządni ludzie, mówią, że ciąży na nim taki pewien lekki rys mitomanii. Ja mówię: panie prezesie, proszę to bardzo dobrze sprawdzić. Proszę sprawdzić tych ludzi, którzy to panu mówią, czy oni naprawdę zasługują na pana zaufanie. Prezes Kaczyński obiecał mi, że to sprawdzi. Minęły 2 lata i w latem 2007 roku już premier Kaczyński zaprosił mnie i Witkowskiego do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie i odbyliśmy taką rozmowę, w trakcie której Jarosław Kaczyński, premier Jarosław Kaczyński, mówi do Andrzeja Witkowskiego: panie prokuratorze, strasznie mi na pana temat oszukano. Oszukali mnie ludzie, którym ufałem, niegodni zaufania. To pokazał czas. Dziś wiem, że jest pan jedynym człowiekiem, który może wyjaśnić tę sprawę i przywrócić Polakom prawdę o tej zbrodni i nie tylko o tej zbrodni. Andrzej Witkowski, bardzo mocno wzruszony, powiedział: panie premierze, dziękuję w imieniu własnej, w imieniu służby. Jarosław Kaczyński nie zdążył spełnić swojej obietnicy przywrócenia tego śledztwa, bo za chwilę przejęła władzę Platforma Obywatelska. Ale dzisiaj jest na to wielka szansa. Ja powiem Państwu, z czego, jak sądzę, tak domniemywam, a są to domniemania oparte o bardzo mocne podstawy, trwa odciąganie tego. Otóż pamiętam, jak w roku 2005, jako dziennikarz Telewizji Polskiej, pojechałem do dyrektora Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Andrzeja Przekazińskiego, który był przyjacielem księdza Popiełuszki. Proszę o wspomnienie o księdze. On mówi: dobrze, ale niech pan wyłączy kamerę. Wyłączał tę kamerę, on mówi: niech pan zostawi tę sprawę. Będziecie robić tutaj jakąś sensację, zablokujecie beatyfikację Jurka. Ja tak bym chciał doczekać beatyfikację mojego przyjaciela. Po co to robicie? Czemu szukacie sensacji? Ja przekonywałem się do Andrzeja, że nikt nie szuka sensacji, że chodzi tylko o prawdę. Ksiądz Jerzy w każdej homilii mówił o prawdzie, że prawda wyzwala, że to jest to, do czego człowiek powinien dążyć każdą cząstką swojej istoty, że tak naprawdę prawda wyzwala, to jest prawda, to jest wolność i trzeba po prostu bronić tej prawdy, dociekać jej, tak jak każdy tylko potrafi. Zostaliśmy przy swoich zdaniach, ja przy swoim, ksiądz Andrzej przy swoim zdaniu.
I dwa lata później IPN publikuje dokumenty, z których wynika, że ksiądz Andrzej Przekaziński był współpracownikiem SB i donosił na księdza Popiełuszkę. Nie chodziło mu zatem o prawdę, nie chodziło mu o beatyfikację, chodziło mu o swoją skórę. Proszę Państwa, dziś twierdzę to, trwają podobne zabiegi, mam wrażenie, że z podobnych stron. Żeby to Państwu wyjaśnić, opowiem o pewnej historii i pewnym człowieku, o którym wspomnę za chwilę nieco dłużej. Major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Tomasz Budzyński, kiedyś dyrektor, szef delegatury ABW w Lublinie, jednej z większych, któremu podlegała ochrona kontrwywiadowcza z Białorusią i Ukrainą. Mieliśmy przez wiele lat kontakty, potem na 7 lat straciliśmy ten kontakt. Opowiem, jak to się odbyło, ale najpierw chciałbym opowiedzieć o pewnej historii dotyczącej tegoż oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. On kiedyś był po drugiej stronie mocy, po złej stronie mocy, sam to tak nazywa. I w roku 2004 zgłasza się do niego ksiądz arcybiskup Życiński, który Tomasz wtedy dokładnie awansował na szefa ABW w Lublinie i prosi go na obiad, przychodzi na ten obiad, padają słowa: mam nadzieję, panie Tomaszu, jest już skrócenie dystansu, panie Tomaszu, że nie będzie z panem żadnych problemów, z pańskim poprzednikiem nie miałem najmniejszych kłopotów, nie chciałbym mieć także z panem. Tomasz Budzyński odpowiada: nie będzie problemów, ekscelencjo, nie będę robił problemów. Był, jak mówię, po złej stronie mocy, więc tak się spotykali, rozmawiali o wielu sprawach, aż któregoś razu ksiądz Życiński prosi go, by sprawdził, kto na stronie kurii arcybiskupiej zamieścił wpis dotyczący księdza biskupa Cisło, zastępcy Życińskiego, bo ktoś zamieścił tam wpis, że był to agent SB, pseudonim Rzymianin, który donosił na kolegów księży i niszczył im życie. Tomasz niestety był po tej drugiej stronie w tamtym czasie. Skontaktował się z zaprzyjaźnionymi służbami włoskimi. Czasami służby specjalne różnych państw robią sobie takie przysługi. I poprosił o sprawdzenie, kto nadał ten mail, bo okazało się, że ta informacja została wysłana z kawiarni internetowej w Rzymie koło Watykanu. Nieszczęśnik ksiądz, bo on to zrobił, nie wiedział, że gdy nadawał tę informację z kawiarni internetowej, nie jest anonimowy, bo był tam system wewnętrznych kamer. Jeżeli zatem znano godzinę nadawania, no to już wiedziano kto. Można było wysłać nawet zdjęcie tego księdza. To zdjęcie dostał Tomasz Budzyński, zaniósł do księdza Życińskiego, biskupa. Ksiądz biskup spojrzał od razu, poczerwieniał, rozpoznał tego księdza. Tomek, jak mi później opowiadał, mówi: coś mnie tknęło. Zapytałem go: księże arcybiskupie, co będzie teraz z tym księdzem, co będzie z tym człowiekiem? Ksiądz arcybiskup odpowiedział: panie Tomaszu, a co wy byście zrobili, jakbyście w swojej firmie zlokalizowali kreta? Jednym słowem, Tomasz zrozumiał, że ten ksiądz będzie zniszczony, że jego los jest już losem przesądzonym. I to był, jak mówi, dla niego taki jeden z pierwszych momentów przebudzenia, bo księdza arcybiskupa Życińskiego nie interesowało to, czy to jest prawdziwa informacja, czy jego prawa ręka, zastępca, ksiądz biskup Cisło, biskup przecież do dziś, jest agentem SB, czy nie jest, czy niszczył kolegów księży, czy nie niszczył. Nie interesowało go, ile cierpienia z tego wyniknęło, interesowało go tylko jedno: ktoś miał ujawnić prawdę. Proszę Państwa, mówię o tym w kontekście księdza Jerzego, dlatego że niestety wiele tych blokad, mówię to jako członek społeczności katolickiej, jak pewnie z wielu spośród Państwa, czuję się częścią Kościoła katolickiego i dlatego osobiście jest mi bardzo przykro, ale takie są fakty. Prawdę trzeba mówić, że wiele z tych blokad idzie niestety z tej strony. Są osoby, są wpływowe osoby, które boją się tej przeszłości, bo dla nich przeszłość nie jest przeszłością i dlatego używają dziś argumentu jakiego? Zostawmy tę sprawę do momentu zakończenia kanonizacji księdza Jerzego. Nie beatyfikacji, bo ksiądz jest już po beatyfikacji. Dziś się mówi: zostawmy to do zakończenia kanonizacji. Nie wiemy, czy ta kanonizacja nastąpi za rok, za 5 lat, nie wiemy kiedy, więc odwlekajmy to. Jak najdłużej odwlekajmy. W międzyczasie umrą kolejni świadkowie, może umrze także Witkowski, oby żył jak najdłużej, ale nikt z nas przecież tutaj nie będzie żył wiecznie. Nie jest już człowiekiem młodym, jest prokuratorem w stanie spoczynku od roku. Można go przywrócić do służby, ale z każdym rokiem będzie to trudniejsze. Więc w tej chwili idzie gra na takie odwlekanie. Idą naciski, niestety, z tej strony, o której powiedziałem, na osoby rządzące, by nie dotykać tej sprawy, a przynajmniej odwlec ją. Ja zamieściłem na swojej stronie petycję, podpisałem 12 000 osób.
kibice na Jasnej Górze, kilkadziesiąt tysięcy podpisów, wiele innych petycji, wiele autorytetów zaangażowanych w to, by tę prawdę jak najszybciej wyjaśnić. Ksiądz Stanisław Małkowski odbył rozmowy w cztery oczy z bardzo wieloma osobami, najważniejszymi ludźmi w Polsce, z prezydentem Andrzejem Dudą, z premier Beatą Szydło, z Jarosławem Kaczyńskim, ze Zbigniewem Ziobro. Każdy z tych ludzi powiedział: tak, księże, tak, prawda będzie wyjaśniona, Andrzej Witkowski dostanie swoje śledztwo, ale jeszcze nie teraz. Ksiądz Małkowski jako przyjaciel księdza Jerzego wie, że tutaj nie można odwlekać. Tu nie ma czasu, bo każdy miesiąc to jest miesiąc dla tej sprawy stracony. Może się okazać, że w pewnym momencie będzie to już niemożliwe. Więc poszedł też do ojca Tadeusza Rydzyka z prośbą: ojcze, weź, niech ojciec weźmie to na antenę Radia Maryja. Niech na antenie Radia Maryja ludzie się dowiadują tej prawdy dzień po tygodniu, dzień po dniu, jak najwięcej audycji. Ojciec dyrektor by tak przytulił po ojcowsku, jak mi mówi ksiądz Małkowski, mówi: księże Stasiu, ja tej sprawy póki co wziąć na antenę Radia Maryja nie mogę, dlatego że gdybym to zrobił, to w krótkim czasie nie mam nie w tym radiu i nie ma tego radia. Innymi słowy, pokazuję Państwu, ilu to jest den, jak to jest trudna sprawa, jak wiele osób się boi tej sprawy. Nie bez przyczyny Sąd Najwyższy dotknął, próbował wyjaśnić rolę Waldemara Chrystowskiego, kierowcy księdza Popiełuszki, który był agentem SB i go zdradził. Ja miałem proces z Chrystowskim. Sędzia orzeka, że prawdę o tym, kim był Chrystowski, o ocenie historia. Dziś to nie można tego rozstrzygnąć. Dlaczego? Dlatego, że Sąd Najwyższy nie uzyskał zgody na zapoznanie się z dokumentami Chrystowskiego, które są w zbiorze zastrzeżonym. Sąd odesłał nas do historii, mówiąc: prawdę o Chrystowskim orzeknie historia. Ja pytałem prawników, sędziów, których znam, różnych ludzi, czy znają inną sprawę, w której sąd powiedziałby: niech to rozstrzygnie historia. Powiedzieli mi, że nie ma takiej drugiej sprawy. To jest wyjątkowa sprawa. Pokazuję Państwu, jak ona jest trudna. Są wspaniali kapłani, są wspaniali biskupi, którzy chcą tej prawdy. Ksiądz arcybiskup Dzięga, biskup szczecińsko-kamieński, jest wielu innych. Ale jest tutaj podział. Jedni mówią: wyjaśniajmy to jak najszybciej, inni mówią: odkładajmy to, to przynajmniej do kanonizacji. Więc trwa ten podział i nie wiadomo, dokąd to doprowadzi. Ja bym bardzo chciał, żeby to pokolenie, które jeszcze pamięta księdza Jerzego, poznało prawdę. Żeby to nie była taka prawda, która przechodzi gdzieś z ojca na syna, z syna na wnuka i dopiero gdzieś, nie wiem, moje dzieci albo moje wnuki poznają tę prawdę. Ja bym chciał, żebyśmy my teraz, to pokolenie, które jest, poznało tą prawdę. Zwłaszcza, że są osoby, są decydenci, którzy także chcą tej prawdy. Którzy, wiem, bo usłyszałem to Jarosława Kaczyńskiego na własne uszy w roku 2007, że on jest wielkim zwolennikiem wyjaśnienia tej sprawy. Rozumiem, że jeżeli przez ten rok od objęcia rządów dotąd się to nie stało, to dlatego, że trwają jakieś naciski, żeby to odkładać. Proszę Państwa, mam nadzieję, że jednakowoż stanie się tak, że teraz, za kadencji tego rządu, zobaczymy całą prawdę, a wtedy ja gwarantuję Państwu jedno, że ziemia w Polsce zatrzęsie się na dobre, bo nie ma drugiej takiej sprawy, w której byłoby tyle tajemnic zawartych przez tyle lat, w której byście Państwo zobaczyli prawdziwą twarz wielu tak zwanych autorytetów, tych mazowieckich, Geremków, Michników, wielu, wielu innych. Byście zobaczyli te pakty, układy, byście zobaczyli, jak pewnych ludzi lansowano, jak zaciemniano tą prawdę, jak niszczono tych, którzy jej dociekali. To jest niesamowita historia. Wszystko, co w tej historii najważniejsze, jest dopiero przed nami. Ja wierzę w to głęboko. To jest coś więcej niż nadzieja, to jest głębokie przekonanie, że jak nie teraz, to kiedy? Jak nie ci ludzie, którzy teraz rządzą, to którzy? Że my, jak tu jesteśmy, jesteśmy bardzo blisko tej prawdy, zwłaszcza, że Witkowski powiedział publicznie: dajcie mi to śledztwo na 6 miesięcy, tyle mi potrzeba, żeby je dokończyć. Jeżeli go nie dokończę, to zamilknę na zawsze, nigdy o tym już nie powiem ani słowa, ale jeżeli pozwolicie mi, zaufacie mi na 6 miesięcy, to ja pokażę Wam wszystko, całą prawdę, rolę GRU w tej zbrodni, rolę Kiszczaka Jaruzelskiego, choćby ten fakt, proszę Państwa, przecież oni mieli usiąść na ławie oskarżonych. Nie usiądą, są już na innym sądzie, czy też po innym sądzie, ale przecież poza tą sprawiedliwością niebiańską, przecież Witkowski, ten wspaniały prokurator, uczciwy człowiek, wspaniały katolik, który każdego dnia przystępuje do mszy świętej i każde swoje działanie odnosi do Pana Boga, chciał tak po prostu po ludzku, tak, żeby pokazać zło. Tu nie chodziło nawet o karę czy nie karę, tylko żeby zło nazwać złem. To tak naprawdę było kluczowe. A w przypadku tych dwóch ludzi, oni już przed sądem nie staną tutaj. Więc proszę Państwa, wierzę w to głęboko, że jesteśmy bardzo blisko. 6 miesięcy, jeżeli Andrzej Witkowski dostanie zaufanie na 6 miesięcy, to bardzo szybko dowiemy się całą prawdę o fundamentach III RP. Ja wspomniałem Państwu na początku o drugiej historii, o sprawie z Komorowskim.
To jest historia, której ładunek jest oczywiście inny, ale przecież nie mniejszy, bo rzecz dotyczy prezydenta. Sprawa księdza Jerzego Popiełuszki jest dla mnie najważniejszą sprawą, nawet nie jest sprawą dziennikarską, jest czymś znacznie więcej. Jako młody chłopak mieszkałem przy tym kościele, przy ulicy Stołecznej, dzisiaj Popiełuszki. Chodziłem na tę mszę kilka razy w tygodniu księdza Jerzego, idąc do liceum Stefanii Sępołowskiej na warszawskim Żoliborzu. Wstępowałem do tego kościoła o 7 rano. Ksiądz Jerzy zawsze miał coś od siebie do powiedzenia, takiego ciepłego, serdecznego. Zapamiętywało się każde jego kazanie czy każdą homilię. To nie był ksiądz, który nie mówił z serca, on zawsze mówił z serca. Jakby mógł Państwu opowiedzieć o tym, co, jak wspominali księdza Jerzego ludzie mu najbliżsi, ludzie, którzy zeznawali w procesie Witkowskiego, a tam zeznawało 2000 osób, ludzie, z którymi się ksiądz Jerzy przyjaźnił, ale także jakby mógł poprzez wspomnienie takie osobiste, na przykład poprzez relacje mojej mamy świętej pamięci z księdzem Jerzym, to ja bym księdza Jerzego scharakteryzował jednym zdaniem, że ksiądz Jerzy to był człowiek, który zawsze miał czas, nigdy się nie spieszył. Nie wiem, jak to robił. Ja jak na załączonym obrazku przyjechałem do Państwa spóźniony, przegrywam walkę z czasem. Ksiądz Jerzy zawsze miał czas. Ja pamiętam, jak kiedyś moja mama poprosiła go o rozmowę. Ksiądz Jerzy powiedział, idę teraz na mszę świętą, ale pani koniecznie poczeka po mszy, porozmawiamy tyle, ile będzie trzeba. On nigdy nikomu, to wynika z relacji jego przyjaciół, nie powiedział, nie mam czasu. On nie znał takiego zdania, nie mam czasu. Więc to jest chyba zdanie, które najlepiej charakteryzuje księdza Jerzego, że to był po prostu dobry człowiek, który ujmował się za tymi, za którymi nikt się nie ujmował. To był dobry człowiek, który był głosem tych, którzy nie mieli prawa głosu. I po prostu człowiek, który nigdy nie przeszedł obojętnie obok drugiego człowieka. A później oczywiście dorabiano mu twarz, tak, że niektórzy mówili nawet, zajmował się polityką, no to niech ma za swoje. Ksiądz nie powinien mieszać się do polityki. To nie był ksiądz, który mieszał się do polityki, czy nie mieszał. Inna sprawa, dlaczego ksiądz nie ma prawa, tak? Ksiądz Skarga, wielu, wielu innych. Dlaczego? Są takimi samymi obywatelami jak my. Życie publiczne jest tak samo dla nich ważne. Ale pomijając nawet ten aspekt, to był przede wszystkim dobry człowiek i prawdziwy kapłan. Jeden z tych, których każdy z nas, jakich każdy z nas chciałby mieć na przykład w takim momencie, gdy będziemy umierać, czyli w tym najważniejszym momencie naszego życia, bo jak wiadomo, śmierć jest częścią życia, jest najważniejszym momentem naszego życia. Proszę Państwa, więc myślę, puentując ten, jak będą pytania dotyczące tego czy innych wątków, to wrócimy do tego. Państwo będziecie pytać o co tylko chcecie, ja jeżeli będę potrafił, to będę odpowiadał. Natomiast chodzi o to, żebyście Państwo wiedzieli, że wszystko, co w tej sprawie najważniejsze, jest przed nami. Jeżeli poznamy tę prawdę, to będzie to prawda porażająca, nie tylko dotycząca aspektów, słowo tylko biorę w cudzysłów, bo przecież to nie jest tylko, to jest aż, ale wybaczcie Państwo, że powiem w cudzysłowie tylko, nie tylko dotycząca aspektów okoliczności śmierci księdza Jerzego, ale wychodząca daleko poza tą śmierć, wychodząca właśnie na te pakty, układy, na te różne więzi, które zostały zawiązane. Żeby Państwu pokazać, jakie są to więzi, na jednym choćby przykładzie. Pamiętam, jak któregoś razu moi dawni koledzy dziennikarze, śledczy, dziś PR-owcy, którzy obracają milionami, bo dziennikarze jak można odciągać od śledztw? Można ich niszczyć, można ich zamykać do więzień, można ich tak osaczyć procesami, że mają dość i odchodzą z zawodu albo nie zajmują się dziennikarskimi śledztwami.